Cześć, witam wszystkich ponownie i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat ostatniej możliwości kwalifikacji do zawodów Mister Olympia na terytorium Stanów Zjednoczonych, czyli Legion Sports Festival, które odbywają się już w ten weekend. I porozmawiamy sobie, wspomnimy właśnie o moim zdaniem top 5, ale zanim do tego przejdziemy, to Justin Rodriguez. Postanowił zapieczętować i zapewnić sobie w 100% już kwalifikacje na zawody Mr. Olympia. Także jeżeli Justin wygra te zawody, to będzie tak jak każdy zwycięzca, zakwalifikowany automatycznie, i wtedy na miejsce trzecie z punktów wchodzi Steve Kuklo. Czy zobaczymy Steve'a na Mr. Olympia? Nie wydaje mi się, nie wiem czy on się przygotowuje. Jednakże otwiera to przed nim okno, które właśnie z możliwością pokazania się na Mister Olympia i odkupienia, no bo wiele osób pamięta, że jednak ten sezon nie był najlepszym dla Steve'a i z chęcią bym zobaczył go właśnie ponownie rywalizującego z niektórymi zawodnikami. Sezon poprzedni też nie był w 100% wymarzony. Także Steve zawsze będzie bardzo interesującą osobą. Ma bardzo dużo mięśni na sobie. Wychodzi docięty. Ostatnio problemy um, prywatne ograniczały go troszeczkę, jeżeli chodzi o progres. Miał przez to małe zwolnienie. Tak mi się wydaje z tempem robienia formy. Jednakże pokazał się w bardzo dobrej um kondycji bardzo dobrze przygotowany był co do tkanki tłuszczowej, troszeczkę tego mięśnia wydaje mi się, że ubyło, jednakże wspominał, że już teraz uporządkował to wszystko i byłoby bardzo miło zobaczyć właśnie Steve'a w lepszej wersji niż ostatnio. Tak jak wspomniałem, są to ostatnie zawody, odbywają się w weekend i Jamie Johal, który jest zapisany i na te zawody oraz na zawody, które będą się odbywały. Również we, Franc we Włoszech, przepraszam. Ja rozumiem, że on naprawdę ma coraz większe skrzydła, że coraz bardziej te plecy rozbija, ale chyba nie ma on ich aż tak szerokich, żeby dolecieć w takim tempie. Jednakże no, szacunek za tyle startów i dalej utrzymywania, nawet poprawianie formy. Tutaj widzimy oczywiście Jamie'ego w swojej koronnej pozie. Wygląda w fenomenalnie. I Jamie startuje tutaj będzie miał nielada wyzwanie, jednakże naprawdę może on powalczyć. Z tego co wiem, też na tych zawodach wychodzi Mark Hector i to będzie walka pomiędzy zawodnikiem, który był drugi właśnie we Francji. I trzeci, czyli Jamie Mark, no i bardzo blisko siebie byli również na Arnoldzie. Tylko tak jak wspominałem, nie wiem, czy Jamie ma jeszcze miejsce, że tak to nazwę, żeby bardziej się poprawić, bo to, co zobaczyliśmy z jego strony, tutaj jest najostatni naj, um, update i to, co zobaczyliśmy już z jego strony, było bardzo, bardzo. Dobrą wersją, najlepszą wersją Jamiego do tej pory. E, jedyne co może Jamie chyba troszeczkę dopracować, to może właśnie pozowanie, może e, troszeczkę wyjść ostrzejszy. No i Milos Sarcew zawsze ma w swoim <grych> zanadrzu jakieś asy, które sprawiają, że te wypełnienie jednak sylwetki, której e, no, potrzeba, bo Jamie niejednokrotnie opowiadał, że je 1500 gramów węglowodanów dziennie, dziennie na ładowaniu, no to pokazuje to, jak olbrzymie ilości węglowodanów są potrzebne dla takiego, wprost mówiąc i nazywając go tak, jak on sam siebie nazywa, Jamie the Giant, Gianta. Więc wydaje mi się, że Jamie, jako biorąc pod uwagę, że sędziowie na pewno zwrócą, mm, zwróci ich spojrzenie i przyciągnie ich spojrzenie, każda poprawa Marka Hektora, który tak jak sam napisał, nie był w 100% usatysfakcjonowany z ostatniej formy, z formy na ostatnich zawodach, który wziął udział nie tylko na Arnoldzie, ale na tej ostatniej też jeszcze nie był. Mówi, że to jeszcze nie jest to, ale zmierzają na pewno w dobrym kierunku i Marka będzie bardzo ciężko pokonać ze względu na genetykę, ze względu na tą krągłość mięśni, ze względu na to też, że po prostu jest troszeczkę niższym zawodnikiem i u niego wygląda na po prostu bardziej muskularnego. No i jakbyście mieli wyprócz, Porównać sylwetkę, to kogo byście wybrali? Czy Jamie czy Mark? I myślę, że tutaj obaj na pewno e, chcieli wygrać w proste zawody, jednakże pokazał się jeden e, nieoczekiwany gracz, który, tak jak wspomniałem, wskoczył i będziemy mogli go podziwiać na scenie, czyli właśnie Justin Rodriguez. Justin Rodriguez jest obecnie, tak jak pokazuje, trzeci. Kwalifikacji punktowej. 26 punktów, drugi Tio ma 28, trzeci Andrea ma 29, więc nawet jeżeli będzie trzeci, no to wejdę z pierwszego miejsca, ale wtedy nie zobaczymy oczywiście Kuklo. Jednakże nie widzę już tutaj później startujących zawodników, oprócz jednego, który jeszcze może. Zakwalifikować się punktowo, i to jest Tonio Bart Barton. Za chwilkę do niego przejdziemy, ale tak jak mówię, Justin jest raczej teraz, gdy zaczął współpracę z Georgem Farahem, będzie na pewno osobą, która hmm, chociaż moim zdaniem najlepiej no, na, te, na ten moment wyglądał współpracując z Cement Factory, prawda, że z AJN. On był pełny, był naprawdę. Docięty był, niczego mu tutaj nie brakowało. Także e, współpraca z George'em, no wiadomo, George jest specjalistą. E, tutaj widzimy takie zdjęcia z okresu przejściowego, e, to jest 9 września. I tutaj byśmy powiedzieli, że, mm, że no jest taki off-season, ale wiemy, jak szybko Justin potrafi dosłownie w tydzień Diametralnie zmienić swoją sylwetkę, więc nie możemy po prostu powiedzieć: Wiecie, tutaj jest pięć tygodni przed i wyglądał naprawdę dobrze z czwórkami, które zawsze mu były problematyczne, a teraz nadal utrzymują bardzo duży rozmiar. Więc nie możemy powiedzieć, że Justin nie będzie gotowy, bo wydaje mi się, że właśnie współpraca z George'em będzie na jego korzyść. I tak jak tutaj widzimy, bokiem widać, że ta czwórka jest po prostu olbrzymia obecnie, więc wszystko zmierza w dobrym kierunku. Oczywiście mocnym punktem Justina są plecy, i tak jak tutaj widzimy też do. Cięcie, które no, jest, gdy Justin trafia z formą, wygląda fenomenalnie. Tylko małym problemem jest to, że mm, małym problemem jest to, że gdy Justin minimalnie chybia formę, to już wygląda, jakby był naprawdę mocno off. I to jest bardzo, bardzo dziwne, ale niektóre sylwetki tak po prostu mają. Więc Justin, żeby wygrać, musi wyjść na pewno na 100%. I nie wiem, która sylwetka będzie bardziej kompletna i bardziej się podobała sędziom. Też Justin musi pilnować bardzo brzucha, bo często na scenie mu to ucieka, a wiemy, że przy talii takiej jak ma Mark czy takiej talii jak ma Jamie czy trzeci tak jak wspomniałem Tonio, o którym za chwilę porozmawiam demutant Mutant Barton, to będzie naprawdę musiał to kontrolować ogólnie całe, cała ta finałowa, że tak to nazwę, moim zdaniem szóstka ma bardzo ładne rozłożyste sylwetki i właśnie tutaj też obrót Justina i oprócz to Więc albo oni będą na środku, albo będą tymi odstającymi. No i też to wszystko zależy od formy i tak dalej. No i wiadomo, że często Jamie'ego w dzisiejszych kryteriach oceniania mają jako takiego gościa obok i nie wiedzą go, możliwe, że nie wiedzą po prostu, jak go oceniać, bo, no bo to jest ktoś, kto wygląda zupełnie inaczej na scenie od ich wszystkich. Także przejdźmy sobie do Tonio. Tonio nie startował przez jakiś czas, zrobił małą przerwę. Ma a teraz, tak jak wam tutaj pokazuję, Tonio ma 14 punktów, także nadal walczy o to. Tutaj lista nie jest jeszcze zaktualizowana, czyli Patrick Johnson już powinien być przepisany <laughs> i tak samo e, Giant powinien mieć troszeczkę więcej punktów. Jednakże mm, Tonio jeszcze może się zakwalifikować punktami, jako że mamy raz, dwa, trzy, trzy, trzy jeszcze szanse na zdobycie punktów. Policzmy: Brazylia, Hiszpania. Teraz Stany. No i jak poleci, jeżeli jakimś cudem tak jak Jamie zdąży, to kolejna szansa. Czyli mamy cztery szanse, tak naprawdę, na zdobycie jeszcze i Praga, czyli pięć tak naprawdę szans na zdobycie jeszcze punktów. Więc bardzo możliwe, że Tonio też zepchnie kuklo. Więc jest to. Wszystko jeszcze debatowane i zobaczymy, czy to nie będzie dalej wychodził, ale sylwetka na pewno warta wspomnienia i on będzie na pewno pretendentem do top 5, jako że widzimy, jaką. On jest po prostu okrągły. Nie brakuje mu tutaj przodem niczego. Jak możecie zobaczyć, wąska talia ładne bardzo plecy. Piękna klatka, jeżeli o to chodzi pełna, tutaj cała ta górna rama, górna upper shelf, tak to na to mówią jest wypełniona, czwórki są bardzo ładne, także tutaj niczego mu nie brakuje. Tylko że tak jak mówię, zobaczymy. Tutaj mamy filmik z pozowania. Ale bardzo właśnie tutaj ładnie widać, jak on ma wąską talię i jeżeli właśnie wyjdzie w formie, to tak jak wspomniałem, będzie to będą patrzyli na tych zawodników, tylko że Tony na scenie w porównaniu do tych zawodników mimo że tutaj wydaje się bardzo szeroki, to w porównaniu do Marka czy do Jamiego nie będzie. Będzie na pewno troszeczkę odstawał, jako że on po prostu nie ma tak szerokiego obojczyka. Jednakże ilość mięśni, którą ma na sobie, może właśnie e, działać w jego, na jego korzyść. Także wszystko przed nami. <laughs> Jeszcze zawodnicy, których muszę wspomnieć. E, tutaj jedna z moich tak naprawdę w dzisiejszych czasach ulubionych sylwetek i e, zawodnik, który wygląda fenomenalnie. No, po prostu. Longoria Emanuel, który jest moim zdaniem strasznie na niego krytycznie popatrzyli. Na ostatni zawodach był siódmy. Bardzo ładna, rozłożysta, szeroka rama. On przyszłościowo może być naprawdę bardzo, bardzo dobry. Wielkie czwórki, jak widzicie, tutaj docięcie jest super. Bokiem pozy wyglądają jak dosłownie jak z komiksu. Także no, zawodnik, który moim zdaniem był troszeczkę taki, no nie spojrzeli na niego tak, jak, tak długo jak powinni, moim zdaniem, bo niczego jego sylwetce nie brakuje. Mógłby być troszeczkę pełniejszy, jeżeli chodzi o klatkę, ale czy tak czy siak no, jest, no to to jest takie, wiecie, czepianie się moim zdaniem, czy, albo sprawdzanie, o, o co mogli się doczepić, też ramiona mogłyby być troszeczkę większe, ale jednakże no, niczego tutaj tak naprawdę, no piękna sylwetka, piękna talia, bardzo ładna separacja, więc mamy na co patrzeć. Będą to na pewno ciekawe zawody i jeszcze jeden zawodnik, o którym chciałbym wspomnieć, to jest Stanymol. Stanimol, który wychodzi w dużo, dużo lepszej wersji, czy będzie tylko rozmiarowo wystarczająco dobry, żeby zarywalizować z tymi zawodnikami. Na pewno jest to najlepsza wersja Stanimala do tej pory i nie możemy tutaj się z, nie możemy tutaj się kłócić, czy on e, poprawia się i czy on idzie w dobrym kierunku, bo na pewno zmierza w dobrym kierunku. Tylko czy to już jest czas, w którym e, będzie po prostu rozmiarowo mógł rywalizować z tymi zawodnikami takimi jak Jamie, który jest olbrzymi, Mark Hector, czy tak jak Justin. Także to jest moim zdaniem taka trzustka. Jamie no, powinni dać przynajmniej jakiś medal za ilość startów. Tak zażartuję, bo oczywiście no to jest po prostu zawód kulturysty, w którym Milo zresztą strasznie naciska. Sami wiecie, jak często Milo startował. I. Myślę, że to jest bardzo fajne, że widzimy Jamie'ego tak często, on też buduje swoją markę w ten sposób, ale ogólnie zawody zapowiadają się bardzo, bardzo ciekawie. Dużo zawodników, dużo zawodników debiutujących. Zawody z Legion zawsze są bardzo, bardzo, bardzo fajne, bardzo dobrze obsadzone, bardzo fajna jest organizacja i z tego co wiem ma być bardzo i bardzo dobrej jakości stream, i tego mamy nadzieję, bo my, fani kulturystyki, chcemy i żądamy zobaczyć dobrej jakości stream, bo chcemy zobaczyć, jak nasi ulubieńcy zawodnicy wypadną właśnie w zestawieniu. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę. Zapraszam Was na moje pozostałe social media: Instagram david.tk, TikTok david92. Zajrzyjcie również w opis, pochody rabatowe. I dzięki bardzo. Widzimy się niebawem.